Dzień dobry, to jest sygnał dźwiękowo-wizyjny, który polskie firmy rodzinne znają doskonale, bo tak zawsze zaczynają się spotkania forum firm rodzinnych. Dzień dobry, Krzysztof Konieczny. Witam na naszym pierwszym spotkaniu online. Witam użytkowniczki i użytkowników forum firm rodzinnych oraz Forbes Polska. Bardzo dzień dobry. Mamy wyjątkowe spotkanie, bo wyjątkowy temat i wyjątkowi goście. Naszymi gośćmi są pan Henryk Orfinger, przewodniczący Rady Nadzorczej Irene Eris. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz jest z nami mecenas Piotr Grabowski, wspólnik zarządzający Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam Państwa. Zachęcam od razu do zadawania pytań naszym gościom, a temat jest wyjątkowy, bo naszym tematem rozmowy jest dzisiaj fundacja dotycząca firm rodzinnych, która już jest tuż, tuż, już jest blisko. Chciałbym porozmawiać o tym kształcie ustawy, który już się nam tytuł właściwie wykrystylizował. Zacznę od pana Henryka Orfingera. Proszę powiedzieć, czy pan czekał na tę ustawę i czy ona pana zadowala? Czekałem bardzo długo. Właściwie to jest historia, tak blisko licząc spokojnie, 8 lat. To znaczy 8 lat to nie jest tylko historia Fundacji Rodziny. To jest historia, która zaczęła się wtedy, kiedy ja zrozumiałem, że środowisko firm rodzinnych jest bardzo aktywne i dużo mówi, dużo by chciało, natomiast niewiele może zrobić. Tak? I wtedy zdecydowałem, że muszę się w to włączyć jako aktywny uczestnik życia Konfederacji Lewiatan, świadom tego, kto co może zrobić. Lewiatan jako organizacja, która ma jest upoważniona do tego, żeby występować jako inicjator czy kontroler kwestii ustawowych, ma narzędzia do tego, żeby coś robić. Organizacje firm rodzinnych nie mają takich narzędzi i poza mówieniem, że coś jest potrzebne, niewiele mogły zrobić. Stąd 8 lat temu właściwie przejęcie inicjatywy, które dotyczyło dwóch kwestii. Jedna to był zarząd sukcesyjny, który już właściwie od wielu lat funkcjonuje. To jest na przypadek śmierci osoby fizycznej, która prowadziła działalność gospodarczą. Biznes znikał. Majątek zostawał, ale przedsiębiorstwo znikało. Niezależnie od obciążeń, od zobowiązań, nie miało to żadnego znaczenia. W 2018 roku weszła w życie ustawa sukcesyjna, która to uporządkowała i zmieniła zupełnie tą historię. I właściwie wtedy zaczęła się historia, znaczy koniec 2017 roku, zaczęła się historia Fundacji Rodzinnej w takim rozumieniu pracy nad konkretnym rozwiązaniem, które miało wejść w życie dosyć szybko. Takie były nasze oczekiwania. W 2018 roku ta ustawa, ten projekt ustawy trafił do Ministerstwa Gospodarki. On już nie pamiętam, jak się nazywało, te nazwy się ciągle zmieniały. I zaczęło się procesowanie ustawy, która wydawało się, że pójdzie szybko. Niestety perturbacje kadrowe, odszedł minister Haładyj, który był taką naszą rzeczywiście duszą tego przedsięwzięcia. Zmienili się ludzie, ci ludzie się musieli uczyć, poznawać ten temat, który był obcy, trudny. Później przyszły wybory, po wyborach zawierucha polityczna. Na szczęście 2 miesiące temu coś się nagle zmieniło i nie wchodząc już w szczegóły, poszliśmy tak mocno do przodu, że dzisiaj mamy zatwierdzoną tą ustawę przez parlament, to jest, teraz została skierowana do Senatu i praktycznie ja chcę powiedzieć, że jestem nawet bardzo zadowolony, bo uważam, że mimo wielu mankamentów tej ustawy, to fakt, że ona już jest, i ja uważam, że ona już jest, że to Senat już niewiele zmieni, kolejne głosowanie w Sejmie czy podpis prezydenta to jest bardziej formalność dla mnie i uważam, że to już się stanie za chwilę, a później będzie czas na to, żeby rozmawiać o tym, co w niej jest niedoskonałe, co należy poprawić. Z zarządem sukcesyjnym było tak samo. Też okazało się, że są pewne niedociągnięcia tej ustawy, że coś trzeba poprawiać i to zostało poprawione. W praniu wychodzi wiele różnych rzeczy. Dzisiaj oczywiście wiemy więcej, nie czekając na pranie, że tak zwane, wiemy więcej, jakie usterki są w tej ustawie dotyczącej Fundacji Rodzinnej, ale one nie są usterkami, które powodują, że to jest nic nie warty dokument. To jest dokument, który daje możliwość rozpoczęcia procesów, a później pracy nad poprawianiem tej ustawy. Bardzo dziękuję za to pana świadectwo, tę radość. Mam pytanie teraz do Piotra Grabowskiego. Komu potrzebna jest fundacja i na co liczą przedsiębiorcy, które firmy mogą z fundacji skorzystać? Czy też Piotr Grabowski cieszy się z tego, uznaje tę ustawę, która już jest zapasem, za prezent Mikołajko? Tak, ja tak do tego podchodzę, ale zanim przejdę do odpowiedzi na pytanie, no to tutaj serdeczne podziękowania dla pana Henryka, no bo chyba nie ma na polskim
rynku firm rodzinnych, osoby, która tak bardzo angażowała się w pracę nad projektem tej ustawy i tak bardzo mocno próbowała lobbować za jej treścią, także to też duża zasługa właśnie firm rodzinnych i przedstawiciela tutaj w osobie pana Henryka. Proszę Państwa, no my właściwie od samego początku, jak tylko jako kancelaria zajęliśmy się tematyką sukcesji, a to już bez mała 10 lat, kiedy pracujemy i doradzamy w obszarze sukcesji w biznesie, oczekiwaliśmy na to rozwiązanie. Natomiast no też korzystaliśmy z rozwiązań, które dawały nam inne jurysdykcje. To jest w szczególności Malta, czy Liechtenstein, czy Austria, czy Holandia. I polskie firmy rodzinne z tych rozwiązań korzystały. Dzisiaj to jest taki moment, kiedy możliwości sukcesyjne firm rodzinnych, które nie zdecydowały się na rozwiązania zagraniczne, mogą być w końcu jakby spełnione. Jest szansa na to, żeby sukcesja w pełnej klasie mogła być przeprowadzana tutaj w Polsce w oparciu o instrumenty prawne, które mamy do dyspozycji w polskim ustawodawstwie. To jest naprawdę ogromne, bardzo dobre rozwiązanie i to jest dobry moment na to, żeby właśnie tą sukcesję w tej pełnej klasie za pomocą właśnie struktury opartej o fundację prywatną, rodzinną prowadzić. Mam pytanie też do panów jako wybitnych ekspertów w tym obszarze. Kiedy firma, kiedy właściciele tej firmy powinny zacząć myśleć w ogóle o założeniu fundacji, o analizie, czy taka fundacja może się właśnie firmie przydać i ile będzie trwać założenie fundacji i pełne wdrożenie tego no, pewnie skomplikowanego po trosze procesu? Jeżeli chodzi o sam proces, to myślę, że Mr. Grabowski znacznie więcej powie. Na pierwszą część pytania, czyli kiedy firma rodzinna powinna zacząć o tym myśleć, co to robić, to już jest bardzo trudne pytanie i indywidualne. Każdy przedsiębiorca oceni to inaczej. Tak? Jest jeden uzna, że w wieku 50 lat trzeba przygotowywać drugie pokolenie, a może i trzecie do tego, żeby włączyć w pracę firmy. Inny mając 70 uzna, że jeszcze jest pełen siły i wigoru i da sobie sam radę, nie musi jeszcze nikogo przygotowywać czy zakładać fundacji. To jest bardzo indywidualne, zależy od stanu przedsiębiorstwa, w jaki ono jest w momencie, jak jest zorganizowane. To jest bardzo, bardzo indywidualna sprawa. Natomiast jak przebiega proces budowania fundacji rodziny, no to już jest znacznie trudniejsze pytanie i to raczej czekam, że prawnik może powie, jak to wygląda. Proszę Państwa, no to nie jest proces prosty, w szczególności patrząc na to, że tak naprawdę statut fundacji rodzinnej to dosyć elastyczne narzędzie. W nim właściwie można zmieścić bardzo wiele rozwiązań, które są adekwatne do konkretnej rodziny. I nasze doświadczenia w konstruowaniu statutów tak naprawdę fundacji zagranicznych są takie, że ten czasokres na wykrystalizowanie się tego statutu, uzgodnienie go z członkami rodziny, z fundatorami, to nawet było 12 miesięcy. I myślę, że tu jest jakby zasadniczy, może nie tyle problem, co wyzwanie, żeby właśnie rodzina była przekonana co do tego, że dany statut spełnia jej potrzeby, obejmuje wszystkie jakby sytuacje i okoliczności, które powinny być tym statutem objęte. A że na pierwszym planie zawsze jest prowadzenie biznesu operacyjnego, to pewnie rozważania na temat fundacji są pozostawiane na weekendy i to powoduje, że ten proces po prostu musi trwać. To też nie jest tak, że da się, tak jak spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółkę akcyjną założyć właściwie z dnia na dzień, bazując na zapisach ustawowych KSH, no bo proszę pamiętać o tym, że statut fundacji rodzinnej i właściwie ustawa, projekt ustawy o fundacji rodzinnej daje bardzo dużo pole do popisu i możliwości konstruowania danych zapisów. I to właściwie do tego bym sprowadzał czas, w jakim fundacja może być założona, czyli do sytuacji takiej, kiedy rodzina podejmie świadomą decyzję, jak poszczególne zapisy statutu powinny brzmieć. Bo sama rejestracja i założenie fundacji, to myślę, że to jest kwestia 2-3 tygodni, taki podmiot będzie zarejestrowany, patrząc jakby na obecne zapisy projektu ustawy. Natomiast wyważenie treści statutu to jest wyzwanie. A czy, bo
fundacja będzie pomagała strzec rozwijania majątku firmy, a czy fundacja będzie mogła też prowadzić działalność? Jakie tu są rozwiązania ustawowe? Więc generalnie to był jeden z tematów kontrowersyjnych od początku budowania tego projektu i właściwie część przedsiębiorców, ja do nich należałem, uważała, że nie powinno być działalności gospodarczej, dlatego że działalność gospodarcza zawsze w podtekście ma podatki i takie kwestie, które wiążą się z pewną interpretacją wyników finansowych. Tak? Znaczy fundacja powinna być krystalicznie czysta, tak? Żadnych kwestii, które mogą spowodować podejrzewanie, że chce gdzieś dodatkowo pojawić się mogą pieniądze, czy właśnie nieopodatkowane i tak dalej. I stąd ja uważałem, że działalność gospodarczej nie powinno być. Ostatecznie ta działalność została dopuszczona w niewielkim zakresie, głównie w zakresie nieruchomości, ale to również pan mecenas pewnie więcej powie. I jakiś tam drobny zakres działalności gospodarczej został dopuszczony. Zresztą w pierwotnej wersji, która poszła do Sejmu za przekroczenie tej granicy określonej w ustawie, przewidziane były dosyć wysokie kary. Udało się w trakcie procesu dyskusji w Sejmie zmniejszyć te kary, ograniczyć je w dużym zakresie, czyli jeżeli ktoś nawet przekroczy tą działalność gospodarczą poza zakres wyznaczony w ustawie, to kary są na szczęście mało bolesne. Tak, na tym to się, tak to się skończyło. Nie wiem, czy ja, panie Piotrze, dobrze to sformułowałem? Tak jest. Halo. Ja też zgodzę się z tym, co pan Henryk powiedział. Że... Halo, halo? Panowie? Tak, słyszymy cię, Piotrze, także prosimy o właśnie twoje stanowisko w tej sprawie. Jak to jest z tą działalnością fundacji? To znaczy, tak jak wspomniał pan Henryk, no, pewnie idealnym rozwiązaniem, w mojej przynajmniej ocenie, byłoby, gdyby fundacja była takim czystym holderem nieprowadzącym działalności gospodarczej, a tym samym nie generującym tak naprawdę dla siebie samej ryzyk gospodarczy. Po prostu, no ale jest tak, że fundacja w ograniczonym zakresie tą działalność może prowadzić, może posiadać nieruchomości, może te nieruchomości wynajmować, może dokonywać wymiany na przykład walutowej, może posiadać udziały lub akcje spółek, dokonywać transakcji na tego typu aktywach. Tak jak pan Henryk powiedział, ten zakres działalności gospodarczej fundacji jest bardzo, bardzo ograniczony i właściwie skłóca się do tych czynności, które wymieniłem. Natomiast tak to wygląda. Chciałem jeszcze dopytać o kwestie podatkowe, jeżeli chodzi o fundację, ale też spytać od razu awansem, i czy na ścieżce legislacyjnej panowie chcieliby, żeby ustawodawca wprowadził jeszcze jakieś zmiany? Być może czy coś ustawodawcy przeoczyli, czy coś może jeszcze warto było uzupełnić w drodze legislacyjnej? Kto zaczyna? Dobrze, ja. To znaczy, tam rzeczy do poprawy jest kilka. Co według mnie, ja nie jestem prawnikiem od razu, ja jestem takim praktykiem właściwie, tam są dwie duże, poważne rzeczy do poprawienia. Jedna dotyczy fundacji zagranicznych, które chciałyby się przenieść do Polski. Tam właśnie nie ma ścieżki, która by pozwoliła na to. I moim zdaniem to jest rzecz duża do poprawienia. A druga to jest kwestia podatków. To znaczy, w tej ustawie stworzony został taki układ więzi rodzinnych w pierwszym stopniu pokrewieństwa, który jest uzależniony od tego, w jakim procencie rodzice wnieśli wkład do fundacji. I nagle się może okazać w drugim czy trzecim pokoleniu, że nasi potomkowie płacą inne podatki, tak? Czyli jedno dziecko płaci 15, a drugie 28% podatku, tylko dlatego, że były nierówne udziały. No, trudno tłumaczyć to. Generalnie moim zdaniem jest to duże niedopatrzenie i dzisiaj ono, powiedziałbym, nie ma wielkiego znaczenia. To znaczy można rozpocząć proces przygotowywania fundacji, bo większość przypadków akurat dzisiaj jest taka prawdopodobnie, że to nie ma wielkiego znaczenia, ale może mieć znaczenie na przyszłość, ale także część firm już dzisiaj ma z tym związane kłopoty. I to jest rzecz, która na pewno wymaga wyprostowania i ja liczę na to, że nie w tym procesie, bo w tym procesie już chyba się nie da, takim szybkim zamykaniu tej ustawy w takiej wersji, jaka ona jest. To już chyba jest temat zamknięty, ale chwilę później zakładam, że ruszy proces
poprawienia tej ustawy. I oprócz tych dwóch rzeczy głównych, które wymieniłem, istnieje kilka drobniejszych, na przykład wprowadzenie w ostatniej chwili podatku minimalnego dla fundacji, takiego podatku, który wynika z różnicy między zyskiem z wynajmu a zyskiem z działalności. To też nie chciałbym tego tłumaczyć dokładnie, ale w przedsiębiorstwie, w firmie to jest proste, ponieważ to się wiąże z wynikiem. Jak wynik jest pozytywny, to ten podatek jest właściwie umarzany, można powiedzieć. W fundacji nie ma wyniku, w związku z tym ten podatek będzie zawsze do zapłacenia. I to jest taka rzecz, która moim zdaniem wymaga uporządkowania, wyjaśnienia. Są też inne rzeczy, na przykład kwestia nieruchomości rolnych powyżej 5 hektarów i decyzji KOWR-u. Coś, co funkcjonuje normalnie w gospodarce i w naszym obrocie nieruchomościami, ale wydawałoby się, że tutaj można by było to wycofać, bo to będzie hamowało ten proces tworzenia fundacji. Tam są takie tego typu drobne rzeczy, ale nie są to rzeczy, które neuralgiczne, które powodują, że możemy mówić o ustawie jako ustawie złej. Mecenas Piotr Grabowski, kancelarz co prawny Grabowski z Policy. Potwierdzam to, co powiedział pan Henryk. Dodałbym tylko jeszcze jedną kwestię, o której też wielokrotnie jakby z przedstawicielami rządu i właściwie Ministerstwa Rozwoju rozmawiałem. To jest kwestia możliwości bycia holderem przez fundację w spółkach zarejestrowanych na CIT estoński. To wydaje się jakby naturalne. Firmy rodzinne, ich podstawowym zadaniem jest pomnażanie majątku w ramach struktury fundacyjnej i bardzo by mi zależało w kontekście tych zmian, które mam nadzieję nastąpią, żeby fundacje mogły być właścicielami spółek po prostu zarejestrowanych na CIT estoński. Na dziś dzień tej możliwości i zarejestrowanych podmiotów, w tym firm rodzinnych, no wydawałoby się to bardzo jakby naturalne i celowe. A jak panowie uważają, kiedy zostanie zarejestrowana pierwsza taka fundacja i czy tych fundacji będzie dużo? Czy można oszacować, ile w pierwszym roku, w przyszłym roku, w pierwszym roku obowiązywania ustawy, miejmy nadzieję, że będzie szybko uchwalona, takich fundacji się pojawi? Ja myślę, że Piotr ma większe doświadczenie w tym zakresie i też chętnych czekających prawdopodobnie na to, żeby proces rozpocząć. Więc jak to wygląda? Ja mogę mówić tylko o teorii z abstrakcji zupełnej. Proszę Państwa, no to ja kiedyś właśnie też będąc w Karpaczu razem z panem ministrem Niedużakiem w panelu rozmawialiśmy na temat fundacji rodzinnej. No i statystyki wtedy Ministerstwa Rozwoju były takie, że w pierwszym roku od wejścia w życie ustawy o fundacji rodzinnej powstanie ich około 50. No co ja powiedziałem panu Markowi, że no to ja wręcz w swojej kancelarii uważam, że powstanie ich około 40-50 w pierwszym roku funkcjonowania, a dużo większych kancelarii niż moja na rynku jest całe mnóstwo. Także ja szacuję liczbę tych fundacji pewnie nawet na kilkaset, jak nie kilka tysięcy w pierwszym roku obowiązywania ustawy o fundacjach rodzinnych. Gro firm rodzinnych już się tak naprawdę przygotowuje do założenia tej fundacji, właśnie rozmawiając na temat statutu, konstruując poszczególne zapisy statutowe, bo to, że jeszcze projekt nie jest uchwalony, nie wyklucza oczywiście określonych przemyśleń, budowania określonej koncepcji zapisów w ramach statutu fundacji. Właśnie chciałem spytać. Ja jestem tutaj bardziej pesymistyczny. Ja uważam, że oczywiście pojawią się za chwileczkę tacy, którzy będą chcieli te fundacje zakładać, nawet nie czekając na wakacje legis, to jest 3-miesięczne, bo to oczywiście ta ustawa zacznie działać, nie wiem, 1 maja, 1 czerwca, ale wcześniej zaczną się na pewno prace, bo już można się spokojnie przygotowywać. Ale ja jednak uważam, że bardzo dużo firm będzie się przyglądało. Znaczy, są dwie kwestie, które powodują, że będzie to szło trochę wolniej. Znaczy pierwsza to jest brak zaufania do polskich legislatorów. To jest coś, co może nie jest decydujące, ale co budzi, znaczy te wątpliwości powodują, że się zastanawiamy, że myślimy warto, nie warto, wejść, nie wejść. Druga kwestia to jest kwestia nie do końca zrozumienia, jak działa fundacja, co ona oznacza i jest to naprawdę dosyć skomplikowana sprawa i trudna mentalnie, więc to trochę potrwa. Ja wierzę, że ruszą, za chwileczkę ruszą pierwsi chętni, ale żeby to było tak, że jedna kancelaria stworzy 50 fundacji w ciągu roku, oby tak było,
i gratuluję, jeżeli tak się stanie, od razu z góry. Ale mam trochę wątpliwości, czy aż tak szybko pójdziemy i wcale bym nie mówił, że musi iść szybko. Idźmy wolniej, ale porządnie, solidnie, poprawiajmy ustawę i budujmy rzeczywiście ten potencjał polskich firm rodzinnych, mocny, stabilny, silny. Wyprzedził pan Henryk Onfinger moje pytanie. Jeszcze takie może sobie też przedsiębiorcy zadają. Czy można się na kimś wzorować? Czy są jakieś firmy już w Polsce albo w zagranicy, gdzie panowie wskazują na przykład, że spójrzcie, ta firma na przykład założyła fundację, ma fundację, oczywiście abstrahujemy od tego, że jeszcze w Polsce to prawo nie obowiązuje, ale już niedługo będzie, że warto zwrócić uwagę i właśnie skorzystać z fundacji, nawet jeżeli firma jest stosunkowo niewielka. Moim zdaniem małe firmy będą miały problem z założeniem fundacji. Fundacja to jest organizm, który wymaga nie tylko pieniędzy, bo tam trzeba włożyć dodatkowe pieniądze, ale też zbudować strukturę. Jeżeli ktoś nie jest w firmie przyzwyczajony do struktur, ma małą, niewielką organizację, to trudno mu będzie pogodzić się, że nagle ma założyć fundację, która ma mieć dodatkowy zarząd, ma mieć radę fundacji, ma mieć jakieś organy kontrolne. To nie jest proste przedsięwzięcie. Tak jak mówię, ja jeszcze niewiele wiem o tym, jak to naprawdę ma działać, ale wyobrażam sobie, że to dla średnich, no małych, a nawet średnich firm będzie duże wyzwanie. I też znowu do Piotra, bo masz większe doświadczenie, ale moim zdaniem to będzie szło o tyle wolno, że średnie firmy będą się uczyć tego dosyć długo i dosyć długo będą jakby pracować nad podjęciem decyzji, czy to jest właściwa dla nich droga, czy nie. Duże firmy mają znacznie łatwiejszą drogę, bo tam są środki, są narzędzia, jest organizacja, znacznie łatwiej to prowadzić. Tak, no poza tym też jest to ograniczenie w postaci kosztów funkcjonowania tego typu organizacji. Tak jak słusznie Henryk zauważył, to tutaj jest całe mnóstwo sfery związanej z administracją tego typu wehikułu jak fundacja. To są organy fundacji, to jest zarząd fundacji, to jest rada protektorów, mogą się oczywiście te organy wywodzić spośród członków rodziny, ale tutaj pewnie głosy są mieszane, czy to powinna być rodzina, czy jednak osoby z wewnątrz, czy jakiś taki podział 50-50 pomiędzy osoby profesjonalistów z zewnątrz, a członków rodziny. No i ograniczenie też jakby związane z taką barierą właśnie mentalną, że nagle pozbywamy się własności, no bo to też jest coś, co w wielu firmach rodzinnych no, może pozostawać pod znakiem zapytania. Jednak fundacja wiąże się z tym, że człowiek, osoba fizyczna, który do tej pory posiadał określony majątek, udziały, akcje, wyzbywa się tego i wnosi to na rzecz osoby prawnej, a sam statuuje się w formule fundatora, czy też jednocześnie fundatora i beneficjenta takiej fundacji. I taka bariera może też blokować właśnie przed podjęciem tego typu decyzji. Także tak jak powiedział pan Henryk, pewnie rozsądne dochodzenie do pomysłu na fundację, odkrywanie jej tajników, budowanie treści statutu, co powoduje jakby upływ czasu, to jest chyba najlepsze rozwiązanie. No ale tak jak mówię, no są też tacy, którzy od kilku miesięcy już myślą o statucie fundacji, i razem z nimi te statuty konstruujemy i oni są gotowi na to, że też po wejściu w życie przepisów ustawy oni będą gotowi, żeby z taką własną fundacją rodzinną startować. Na pewno będziemy o tym informować na naszym forum firm rodzinnych oraz Forbes Polska. No zbliżają się święta, więc chciałbym panów poprosić też o życzenia dla polskich przedsiębiorców i polskich firm rodzinnych i chciałbym zacząć też znowu od pana Henryka Orfingera. Ja życzę przede wszystkim spokojnych świąt i takich właśnie rodzinnych, trochę żeby odseparować się ciągle od tego życia gospodarczego, od naszych biznesów, ale też pamiętać o tym, że życie rodzinne to właśnie w przyszłości fundacja rodzinna, to wspólne tworzenie, to wspólne korzystanie z tego naszego dorobku, który stworzyliśmy i oby ten proces fundacyjny powoli, spokojnie dopracować, ale iść do przodu i starać się, żeby ten świat naszych fundacji rodzinnych rósł w siłę i żebyśmy byli coraz mocniejsi. Przyłączam się do tych życzeń. Dodam jeszcze jedno, mianowicie życzę dużo, dużo optymizmu, bo optymizm i uśmiech na twarzy bardzo pomagają w życiu. I to jest coś, co powoduje, że takie dobro i biznesowe
i życiowe jest jakby do osób, które się śmieją i są optymistami, to przyciąga po prostu dobro. Wszystkiego dobrego panowie życzę. Panie Henryku również. Zdrowych, spokojnych świąt. Krzysztof też. Wszystkim państwu zdrowych, spokojnych świąt. Bardzo dziękuję w imieniu użytkowniczek i użytkowników Forbes Polska oraz Forum Firm Rodzinnych pozwolę sobie podziękować za te życzenia w imieniu całej naszej społeczności, która śledzi to, co dotyczy firm rodzinnych. Bardzo panu dziękuję za te informacje z pierwszej ręki. Czekamy na dalszy los ścieżki legislacyjnej. Ja tylko dodam, że piąta edycja Forum Firm Rodzinnych za nami. Domniemać można, że w szóstej edycji w przyszłym roku będziemy dużo mówić o fundacji rodzinnej. Oczywiście relacja z tej edycji już jest w styczniowym numerze Forbes Polska i na Forbes.pl. Zachęcam do zapoznania się z relacjami z naszego forum, z naszego Forum Firm Rodzinnych. Bardzo panu jeszcze raz dziękuję i też przekazuję najlepsze życzenia od zespołów, który na co dzień pracuje i my już pracujemy nad przyszłoroczną edycją. Anna Beller, Klaudia Kruk, Krzysztof Drągowski, Maciej Sikorski. W ich imieniu również panom bliskim składamy najserdeczniejsze życzenia i panom firmom, aby były sukcesy w tych ciężkich czasach, w tym ciężkim roku, aby przyszły był rzeczywiście spokojniejszy i zdrowszy dla nas wszystkich. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że takie spotkanie będziemy częściej mogli też online odbywać. Będą panowie przyjmować zaproszenia? Zdecydowanie, jeżeli czas pozwoli, to na pewno. Zawsze. No to jest moje małe życzenie w takim razie gwiazdkowe, abyśmy się częściej mogli spotykać i rozmawiać o jak najlepszych informacjach dotyczących polskich firm rodzinnych. Bardzo jeszcze raz panu dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję, kłaniam się.